Agnieszka Krawczyk jest obecnie studentką 5. roku rzeźby na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie w Galerii Teatru Starego prezentuje wykonane w technice własnej obrazy i wyplatanki, które stanowią wstęp do jej pracy dyplomowej. A wszystko zaczęło się od szydełkowania. Na początku robiłam klasycznie różne rzeczy właśnie z włóczki, z wełny. Jednak no, materiał trochę wymaga, był zbyt kosztowny, więc zamieniłam go na worek foliowy. W poszukiwaniu materiału do pracy Agnieszka wyspecjalizowała się w badaniu rynku worków foliowych. Doskonale zna ich jakość, kolorystykę i możliwości. Dowiedziałam się, że są na przykład worki czerwone w paski, niebieskie w paski, różowe, kremowe i zielone. I to tak to też się narodziło. Foliową włóczkę produkuje sama. Proces jej wytwarzania nie jest skomplikowany. Zaczynam właśnie w paski, potem te paski łączę ze sobą. Z tego powstaje włóczka. To się też nazywa technicznie w języku angielskim plarn, czyli plastic yarn. Agnieszka Krawczyk przez lata uczęszczała na zajęcia artystyczne do Młodzieżowego Domu Kultury. Pracowała pod okiem Katarzyny Sas, która na piątkowym wernisażu w Teatrze Starym zachęcała do zapoznania się z nietypowymi pracami swojej podopiecznej.